Cześć, witam serdecznie. Auryczny Tarot i aura lipca 2019 dla Trygonu Wody, a więc Rak, Skorpion, Ryba. Zobaczmy, co będą chciały Wam powiedzieć karty, jeżeli chodzi o lipiec. Przed Wami karty moje ulubione Oracle oraz Dreaming Way, Tarot i Dreaming Way. Lenormand, które będą pomocne. Ale zacznijmy sobie od przesłania na miesiąc lipiec. Poprosimy o energię przewodnią. To jest energia dla Was wszystkich. Raki, skorpiony, ryby. Co Wami będzie kierowało, jaka energia będzie Was charakteryzowała przez miesiąc lipiec. Poproszę kartę o wskazówkę. Raki, skorpiony, ryby. Coś w ogóle nie, coś nie widzieć. Raki, skorpiony i ryby. Słuchajcie, dzisiaj jest 39 stopni w cieniu. Ekstremalna pogoda. Ekstremalne warunki. Ja pozwalam kartom wybierać się samodzielnie. Widzicie, że tasuje na Waszych oczach. Natomiast chciałabym, aby energia lipca dla Trygonu Wody chciała się sama pokazać. Poprosimy o jeszcze jedną kartę. Kolejnym znakiem, który ma tę kartę. Słuchajcie, na spodzie czytania jest karta, jedna z piękniejszych kart, czyli bądź jak ptak. Drogie raki, skorpiony i ryby. Przed Wami droga, przed Wami i z jednej strony faza snu, faza marzeń, którą czas zrealizować, w którą podróż należy wyruszyć, należy się podjąć pewnych działań, które być może Was kiełkują, bądź już dawno są w Was zakorzenione. Tak jak na tej karcie. Ona mówi o tym, że i bardzo jest spójna, zobaczcie, z tym ptakiem, który jest obok. Te powiązania są dosyć znaczące, bo w tym przekazie chodzi o poczucie własnej intuicji, o skupienie się na tym, co Wam się śniło, co Wam się wyśniło, gdzie Wasza dusza wędruje i być może wędruje tylko w snach. Bo nie mieliście możliwości, nie mieliście być może szansy albo odwagi, aby skłonić się ku temu, co tak naprawdę w Was drzemie. Kim tak naprawdę jesteście? Jaki potencjał rodzi się lub już urodził się w Was? A tak naprawdę jaki potencjał posiadacie, ale jaką gotowość przejawiacie w danym momencie? I z tego, co widzę, jesteście w fazie wzrostu. To jest taki moment trochę
jakby stanięcia na nogi i rozejrzenia się dookoła z takim przesłaniem, to nic mi nie grozi i mogę dalej iść i mogę dalej się rozglądać ze swoim własnym światłem. Zajrzyjcie do swoich snów. Lipiec będzie dosyć szczególny, zwłaszcza dla raków. To będzie taki miesiąc waszych urodzin. I być może tutaj przeważa energia raka, ale tu jest duży przepływ w tym czytaniu. Ja powiem wam, że nawet sama czuję taki jakiś błogi spokój, bo nie czuję tutaj szarpania. Mam wrażenie, że jesteście w fazie takiego, nie że letargu, ale takiej podświadomej wędrówki w poszukiwaniu swojej osoby. Tego, kim chcielibyście być lub w jaki sposób siebie możecie kreować. Pomaga wam w tym wiatr. U mnie też zasłonami szura, chociaż dzisiaj jest pogoda raczej bezwietrzna. No i co? I trzeba pofrunąć. Trzeba się wznieść. Trochę przekornie, bo ta karta gdzieś ostatnia sygnalizuje, że wreszcie należy zacumować i się ustatkować. No ale wy jeszcze płyniecie, jeszcze nie jest wasza pora, żeby gdzieś się zakotwiczyć swój statek. A być może to jest wasze przesłanie, że jesteście podróżnikami w znaczeniu dosłownym i przenośnym. Być może macie pracę, która pozwala wam na przemieszczanie się i nie warto z niej rezygnować, albo właśnie warto za nią podążać. A może ciągnie was zupełnie w inny styl życia, bliższy naturze, bliższy waszemu ja. To może też dotyczyć zmiany miejsca zamieszkania, zmiany trybu życia, a z bardziej chaotycznego na trochę bardziej poukładany i w głąb siebie. Przede wszystkim pamiętajcie, że to, czego nie dostrzegacie w codzienności, może wam objawić się w fazie snu. Zaufajcie swoim przeczuciom. Zaufajcie tym, gdzie ciągnie was serducho. Przede wszystkim ja mam takie tutaj wrażenie, nie starajcie się ugładzać siebie, wygładzać takich, nie starajcie się wygładzać swoich pragnień, nie spychajcie tego na tor dalszy, nie ma czasu, trzeba działać, bo ten balon musi płynąć dalej. I być może czeka was wiele jeszcze przystanków, które gdzieś po drodze. Wciągnęły mi się dwie karty. Które gdzieś po drodze będą też was określały. Ale to jest taki czas, słuchajcie, gdzie wyjdźcie na zewnątrz, zobaczcie, spójrzcie w gwiazdy, albo zaśnijcie na hamaku, jeżeli macie, albo na podgwieździstym niebem. Nie czuję tu negatywu. Czuję tylko pewien taki, możecie odczuwać pewną taką dozę niepewności albo braku zaufania do samych siebie. Bo w końcu są to wasze przeczucia, a cały świat mówi zupełnie inaczej. I dlaczego mielibyście ufać jednej osobie? Ale spójrzcie na to w ten sposób, że to wy. To jesteście wy. No zobaczcie, jaka energia emocji. Nie wiem, czy jest to na tyle widoczne, ale
emocjonalność, równowaga i ustabilizowanie, dopłynięcie do brzegu i działanie. Tak trochę cała naprzód. Może też etapowo i może, ale jest siła, jest moc, jest chęć. To jest najważniejsze, słuchajcie. To są według mnie raki, skorpiony i ryby w tym miesiącu. Weźmiecie się, że tak powiem, za swoje przeczucia, za swoje odczuwanie. Za to, gdzie szacowanie, gdzie wam jest lepiej. Czy w swoim świecie i chcąc oczywiście urzeczywistnić ten świat wewnętrzny do świata zewnętrznego. Tu jest duża duchowość, słuchajcie, ale z takim przejściem płynnym w stan realny. Realny mam na myśli budowanie tego, co jest na poziomie fantazji, jeszcze póki co, do stanu rzeczywistego, namacalnego. Realizujcie swoje plany. Wychylcie się z tym przede wszystkim. Jeżeli macie jakiś pomysł, który chcecie przedstawić, który wiecie, że może być mało realistyczne w pierwszym momencie, dla was przede wszystkim, bo się boicie, bo macie jakiś opór. Ale spróbujcie. Znajdźcie równowagę między sobą, a między tym, co jest możliwe, żeby pozwolić się przenieść. Przede wszystkim wzbijcie się, wznieście, nie tłamście. Nie ograniczajcie sami siebie. A to pozwoli wam stanąć na nogi i poczuć pewność siebie, poczuć stabilizację. Chciałabym zobaczyć, co karty Lenormand mają jeszcze na ten temat do powiedzenia. Czy nam coś podpowiedzą odnośnie tych energii. Słuchajcie, super czytanie. Słońce. Nie pamiętam, czy ja już też wylosowałam tą kartę. W każdym razie to nie jest karta, to jest taka rozpoczynająca talię w zasadzie karta, ale ją zostawiłam. Wiecie dlaczego? Bo to też jest pewna forma szczęśliwej karty. Trochę niedopowiedziana, ale mówiąca bardzo wiele. Ja wyciągnę teraz specjalnie jeszcze jedną. Słuchajcie, podróż, która znowu potwierdza się raz jeszcze się dubluje ta informacja, że płyniecie gdzieś. Może dla niektórych będzie to faktycznie taki ruch zagraniczny wyjazdu bądź powrotu. To też może być jedna z informacji dla znaków wodnych, że wracacie do domu. Albo płyniecie, przemieszczacie się w stronę domu, który to waszym domem jest od zawsze. Mam wrażenie, że czeka was miła rozmowa, miła informacja. Sądzę, że przedstawione przez was pomysły lub plany spotkają się z aprobatą. A również może zostać wam postawiona
jakaś interesująca forma zaproszenia, bądź też poddany pomysł, który was otworzy, który was rozwinie, który pozwoli właśnie się przemieścić ku temu, czego szukacie. Bo mam wrażenie, że to czytanie jest skierowane do ludzi, którzy gdzieś w głębi duszy wiedzą, co chcą robić i mają takie przeczucie, ale uśpili siebie, żeby nikt nie naruszył tej prywatności i tej magicznej strony ich osobowości. A zupełnie niepotrzebnie. Spróbujcie wyjść do świata. Płyńcie. Wznieście się, rozwińcie skrzydło. Udanych lotów lipcowych. Słonecznego lipca. Do zobaczenia. Hej.